Biel korytarzy tajnej placówki fundacji oślepia o tej porze. Nowi pracownicy nieprędko się przyzwyczajają do podziemi, ale popsuty wzrok z powodu zbyt jasnych lamp LED-owych to najlżejszy uraz, jakiego można się tu nabawić. Wymalowane na ścianach zielone oznaczenia wskazują drogę do hangaru dostawczego B2. Czerwone do skrzydła medycznego, a niebieskie do głównego pokoju ochrony, skąd monitoruje się cały budynek, a w razie niebezpieczeństwa wszczyna się alarmy. Ostatnimi czasy jednak radiowęzeł był używany tylko, żeby napędzić stracha nowym członkom albo po pijaku rozgłaszać wszem i wobec swoje panowanie nad światem. Większość takich wybryków uchodzi jednak na sucho, zważając na to, że placówka znajduje się na uboczu, sama fundacja ma pewnie ważniejsze sprawy na głowie. Mimo to wszystko sprawia wrażenie zadbanego, uporządkowanego jak szpital w godzinach nocnych. Nawet najmniejszy szept odbijałby się echem godzinami. Ciszą obiektu zakłóca jedynie pracująca wentylacja, sprawnie wykonująca swoją powinność. Niestety ona jedyna zdawała się w tym momencie robić to, co do niej należy sumiennie. Nagle po korytarzu rozbrzmiały prędkie kroki młodszego naukowca, pędzącego na wyznaczone miejsce spotkania. Jego wzrok skupiony był na zielonej strzałce. Ciężki oddech zdradzał jego zdenerwowanie. Mężczyzna co chwilę spoglądał na zegarek. Spóźnię się, pomyślał Walter. Zaspałem. No to w sumie trochę w moim stylu. Ale jednak, czego tu się spodziewać? Ostatnio mamy dość spokojną pracę. W sumie spokojną do tego stopnia, że na korytarzach same pustki. A może to przez wczesną godzinę? Nie. Nawet o tej godzinie strażnicy mają robotę. Może właśnie się zmieniają? Niewątpliwie. Miałem być przy odbiorze przesyłki o 5:00. Eskortopia pewnie już czeka, potrzebuję tylko naukowca do zatwierdzenia dostawy. Tak jak gdyby nie mogli dać ochroniarzom plakietki z napisem upoważnienie poziomu drugiego. W sumie to tak, po prawdzie nie jestem lepszy od personelu klasy D. Ciągle w kółko iść tam, zrób to, zanotuj coś do testu, zatwierdź przesyłkę. Młodszy naukowiec, ta? Po prostu nie chce im się wstawać, zarywam nocki i nawet śpię w tym przeklętym ośrodku. Nie mogę się doczekać przerwy, powrotu do domu, chociaż na parę dni. No, przynajmniej nie mam rodziny, to nie ma się komu o mnie martwić. Pewnie zdechnę prędzej czy później, bo jakiś idiota zapomni... Cholera. Zapomniałem kartę. Już za późno. No dobra, będę musiał jej wyczytać z mojej mordy, że nie jestem jakimś zbiegiem z bloku więziennego. W sumie Willis, szef straży, mnie kojarzy. Nie powinien mieć problemu. Poza tym, co oni przewożą? Raczej nic ciekawego, skoro ja mam to zatwierdzić. Z drugiej strony, to nie może być zestawa żarcia, bo tego nawet nie trzeba zatwierdzać. Byle hołota ze straży może to przetransportować na badanie czy na prześwietlenie w poszukiwaniu bomby. Ale kto na Boga miałby przeprowadzić zamach na akurat tę placówkę? Przecież to bez sensu. My tu mamy nawet własne procedury, wszystko wygląda zupełnie inaczej niż powinno. Tak bardzo nikogo nie obchodzimy. Placówka przechowawczo-badawcza to jedynie z nazwy. A może ta dostawa dzisiaj to nowy obiekt? Tylko coś typu gadający plastikowy widelec, dlatego nikomu nie chce się po niego iść i wysyłają kogoś o niskim poziomie upoważnienia. Chociaż... Nie, gdyby to był nowy SCP, to daliby jakieś ogłoszenie. Albo zaktualizowaliby wpisy w bazie danych. Chyba, że to ja akurat nie mam dostępu do bazy danych. Kto tam wie? Trochę się rozleniwiłem. Drzwi mają czytnik linii papilarnych. Oczywiście nikt nie używa kart, jeżeli idzie na stołówkę, więc... To mnie chyba usprawiedliwia? Ta, Willis zrozumie, sam nie jest święty. No to tylko głupia paczka. Zapakowana w pancerny wóz i otoczona strażnikami, ale jednak paczka. Oczywiście, dzisiaj czytnik musi szwankować. Za późno, żebym się wrócił. Ech, nie ma nikogo w okolicy? Czemu do gromadu jest tak pusto? Wszyscy sobie zrobili drzemkę, czy co? Działaj, gniocie. O, nareszcie. Już niedaleko. Oby mnie przesnął przy odbiorze. Nudy, miałem taki piękny sen, ścił mi się. Wielki kwiat, w sumie jakby istota z kwiatu w jakimś wielkim pomieszczeniu, jak koko. Trochę jak dzieciństwo, też miałem taką wyobraźnię. Magia.
Powinienem więcej odpoczywać i mniej czytać science fiction. W sumie cała moja robota to od niedawna science fiction. Mam déjà vu. Jakby to już kiedyś było. Czemu tu tak ciemno? Połowa lamp wysiadła, czy może korytarz łącznikowy z hangarem jest tak słabo oświetlony? Jeny. Nienawidzę tej roboty. Cokolwiek mi dodali do kolacji, teraz oczekuję powrotu na powierzchnię. Okej, to już te drzwi. Potem będzie tylko trzeba przenieść paczkę przez większą bramę, ale tym się już zajmie Willis, mam przynajmniej nadzieję. Chyba, że on też zaspał. Walter w zaskoczeniu zrobił krok w stronę scenerii roztaczającej się przed jego oczyma. Ujrzał prawie całkowicie pusty hangar, a po jego środku otwarty, opancerzony samochód transportowy Fundacji. Pusty. Światła centralnie skupiały się natomiast na czymś innym. Mianowicie na rozłożonych nieregularnie dookoła ciałach żołnierzy i członków ochrony. Wszyscy leżeli tam już od jakiegoś czasu, a cokolwiek młodszy naukowiec miał zatwierdzić do przekazania dalej, zostało najwidoczniej dawno wytaszczone z hangaru. Widoczny był ewidentnie ślad po czymś objętościowo pasującym do wnętrza furgonetki. Wyciągnięty został przez bramę, w kierunku wnętrza środka. Walter czym prędzej cofnął się, wyciągnął z kieszeni mini komunikator i nadając na częstotliwościach alarmowych, zaczął z przyjęciem tłumaczyć. Halo? Halo? Mamy problem. W hangarze dostawczym B2 doszło do... Przez hangar doszło do włamania jednostki ochrony. Oni... Oddział komendanta Willisa nie żyje, słyszycie? Halo? Oni nie żyją! Cholera, nikt nie słyszy. Szybko do najbliższego przycisku alarmowego. Dalej. Okej. To powinno zawiadomić ochronę i szefostwo. Przynajmniej mam taką nadzieję. Co to miało w ogóle? Co się... Trzęsienie ziemi? Hangar się zawala. Boże, ktoś się włamał i próbuje to wszystko wysadzić. Muszę stąd jak najszybciej uciekać, znaleźć kogokolwiek. Gdzie są wszyscy? Straż! Wiedziałem, że to kiedyś nastąpi, trzeba było uważać. To była tylko kwestia czasu. Naukowiec z całych sił walczył o przytomność. Z trudem otworzył oczy, zaślepiony przez toczący okolicę płomień. Wyciągnął dłoń przed siebie, wymacał posadzkę. Nie była już tak gładka jak przedtem. Mężczyzna mógł wyczuć kamyki i małe fragmenty gruzu wszędzie dookoła. Spróbował odepchnąć się i wstać. Ostatkiem sił podciągnął swoje ciało do góry. Teraz, zataczając się, szedł przed siebie, osłaniając oczy przed blaskiem i gorącym pożaru. Jak przez mgłę dostrzegł w swojej pamięci sylwetki postaci przemierzającej zadymiony korytarz. Moment. Widziałem tu przed chwilą uciekających naukowców. To znaczy, że tu są, ewakuują się. Co ze mną? Halo? Halo? Płomanie. Może uda nam się. Może przezwyciężymy tego, kto nas zaatakował. W końcu mamy dobrze wyszkolonych żołnierzy. Chyba sobie nic nie zrobiłem, ale wszystko strasznie mi boli. Nie mogę. Nie mogę. Dłużej. Już są blisko. Pomocy. Ale miałem dziwny sen. Ktoś się włamał do naszej placówki, a ten kwiatek, ten co z mojego dzieciństwa, ten z wcześniej, ten kwiatek mnie uratował. I była tam też moja rodzina i wszyscy przyjaciele. Wszystko było tak jak dawniej. I okazało się, że... To nie był sen. A przynajmniej nieczęściowo. Walter przerażony i nieco wychłodzony obudził się na środku korytarza. Droga, którą tu najprawdopodobniej dotarł, była zawalona gruzem. Rozejrzał się. Pustka. Cisza. Ale jednak to nie był ten sam ośrodek, w którym stacjonował wcześniej. Oderwane fragmenty ścian, porozrzucane wszędzie, odsłaniając potężne zabezpieczenia struktury budynku, leżały jak gdyby integralną częścią tego miejsca. A to miejsce wyglądało teraz jak po przejściu huraganu. Huraganu zwanego wojną. Okej. Ciągle tu jestem. Co to ma znaczyć?
Muszę dowiedzieć się, co tu się stało. Przeprowadzono ewakuację. Byłem tego świadkiem. Dobra, spokojnie. Może uznają mnie za trupa. Ale to nie poprawia mojej sytuacji, wręcz przeciwnie. Jeśli wróg zajął budynek, to fundacja może chcieć go zbombardować. Gdybym tylko wcześniej trochę się postarał i wytężył umysł. Ach, mogłem się do niej doczołgać. MFO by mnie znaleźli i zabrali z tego piekła. Ale tak nie zrobiłem. Trzeba się wziąć w garść, zachować spokój. Gdzie powinienem się udać? Strefa administracyjna, tak, zdecydowanie. A potem do wyjścia. O ile czytniki linii papilarnych działają. Bo bez karty jestem trochę goły i nigdzie się nie dostanę. Przecież w takim momencie musiałem jej zapomnieć. Więc oby działały, bo inaczej z wyjściem może być dość duży problem. Chyba powinienem być cicho. W końcu cokolwiek albo ktokolwiek zabił strażników może być nadal w budynku. Co gorsza. Co jeśli ta cała przesyłka to właśnie oddział jakiejś wrogiej organizacji? A w takim razie... Jakiej? Rebelia chaosu? Może. Tak czy inaczej muszę się mieć na baczności. Nie chcemy mieć powtórki z 48. No, słyszało się to i owo. No, nieważne. Poza tym... Komu by niby zależało na zaatakowanie takiej placówki? Tu się nic nie dzieje. No, bez przesady. Okej. Kafejka, strefa administracyjna... Raz kozie śmierć. Szlak. Jeszcze raz. Nie! Jak zwykle, wszystko musi iść. Dobra, nieważne. Znajdzie się inne wyjście, może czytniki nie działają, ale znam parę tajnych skrótów i wyjść ewakuacyjnych. Tak w sumie, to nie jest głupi pomysł. Muszę się tylko dostać do przechowalni SCP-PL-004, a reszta to bułka z masłem. Kiedyś ktoś z nudów zrobił dodatkowe wyjście tamtędy. Wystarczy pokombinować z zabezpieczeniami i to wszystko. Wszystko będzie w porządku. Chyba nie dostałem aż tak mocno w głowę, skoro pamiętam rozkład korytarzy i pomieszczeń. W sumie to dziwne, ale nie wygląda na to, że zbyt duża część została zniszczona. Tak naprawdę to wszystko wygląda całkiem normalnie. Tak jakby od momentu, w którym wyruszyłem do hangaru, minęła zaledwie chwila. Istotnie, niewiele się zmieniło w wyglądzie wewnętrznym budynku. Zdawać by się mogło, że poważnie uszkodzone zostały tylko strategiczne punkty ewakuacyjne lub miejsca, z których był łatwy dostęp do reszty budynku. Droga zaś do SCP-PL-004 była stosunkowo łatwa. Nikt nie przejmował się zbytnio tym obiektem, odkąd wszystkie środki zapobiegające ewentualnym incydentom zostały wdrożone. Walter kierował swoje kroki powoli. Nie chciał zbędnie hałasować, tym bardziej, że nie był do końca pewien swego otoczenia. I słusznie. Już gdy miał skręcić w główny hall pełen odnóg do przeróżnych części budynku, w jego nozdrza uderzył okropny zapach. Zapach krwi i śmierci. Gdy tylko obrócił się w kierunku, w którym się udawał, ujrzał scenę rodem z horroru. Cały korytarz wypełniony ludzkimi ciałami. W większości byli to strażnicy, ale mężczyzna dopatrzył też kilku żołnierzy mobilnych formacji operacyjnych. Sigma 5. Zwiadowcy. Polska formacja. Rany postrzałowe, kłute, cięte, co dziwniejsze i szarpane. Ale także znalazło się paru takich, którzy zostali pozbawieni połowy ciała wskutek wybuchu. Ich wnętrzności wylewały się na całą szerokość korytarza, a krew, jeszcze niedawno bryzgająca na lewo i prawo, zbarwiając ścianę na karmazynowo, teraz zastygła w mrocznej ciszy i chłodzie, wsiąkając i schnąc. Młodszy naukowiec przychodził obok nich jeszcze wolniej i ciszej niż przedtem. Nogi całe mu drżały, a ciężki oddech był trudny do zahamowania. Wtem przypomniał sobie. Spojrzał na jednego ze strażników, najmniej zmasakrowanego. Z trudem schylił się, wyciągnął dłoń w jego stronę. Powstrzymując odruch wymiotny, obrócił go na bok i próbował wymacać kartę dostępu. Trwało to niemiłosiernie długo. Łzy napływały Walterowi do oczu. Zacisnął zęby i stłumił chęć dołączenia do strażników w jak najszybszym czasie. Chciał walczyć, mimo że czuł się stracony. W końcu chwycił kartę i odskoczył do tyłu jak najdalej mógł.
Usłyszał dziwny dźwięk, plaśnięcie, poślizgnął się nieuważnie, najprawdopodobniej na jelicie cienkim, wywleczonym z korpusu żołnierza MFO. Mężczyzna upadł wprost na jego ciało, zatapiając się w miękkich wnętrznościach. Prędko odsunął się. Dłonie ślizgało się po podłodze umazanej lepką, jeszcze ciepłą krwią. Jak najszybciej mógł, Walter znalazł się na drugim końcu korytarza. Z ciężkim oddechem chwilę siedział pod ścianą. Zerknął na kartę dostępu. Poziom upoważnienia pierwszy. Wystarczy. Wstał, cały dygocząc. Spojrzał jeszcze raz na miejsce rzezi, bez zamiaru powrotu. Chciał się jak najszybciej stąd wydostać. Ruszył przed siebie. Jego cel był niedaleko, a gdy już do niego dotarł, z ulgą wypuścił powietrze z płuc. Okej, okay, to już to, wyjście. SCP-PL-004, piłeczka. Może ją wezmę ze sobą, żeby nie marudziła. Jakaś kompania się przyda. Okej. Okay. Czekaj. Co? Nie. 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 Jak to? Gdzie ona jest? Gdzie? Czemu całe pomieszczenie jest puste? To w ogóle nie jest przechowalnia. To nie. Muszę to sprawdzić. Dalej. O, jest, dobra. Pusto. Nie. Nie wierzę w to. Gdzie są wszystkie SCP? Nie rozumiem. Tych drzwi nawet nie powinienem móc otworzyć. Nawet nie. Wszystkie przechowalnie się otwierają. I wszystkie wyglądają tak samo. Cztery ściany. Żadnych zabezpieczeń, żadnych dodatkowych wyjść. Żadnego monitoringu. Żadnych SCP. Jakby całkowicie wykasowali je z budynku. Czego oni chcą? Coraz bardziej nie rozumiem celu tego ataku. Przywieźli członków rebelii furgonetką fundacji. W takim razie, co to były za ślady w hangarze? Przynosili bombę? Co tu się dzieje? Halo? Czy to gówno w końcu... O, ta jest. Ej ty! Ta, tu ma za krwiomi flakami MTF. Co? Czego chcesz? Kim jesteś? No, słuchaj. Obserwuję cię jakiś czas i powiem wprost. Ja mam coś, czego ty potrzebujesz, a ty bierz mi coś, czego potrzebuję ja. Oboje chcemy się stąd wydostać. Nie chcemy, żeby przy okazji ktokolwiek zdechł. Rozumiemy się?